Siemaneczko, z tej strony Tadek, witam was w grze Twierdza 1 HD. Lecimy z misją ekonomiczną, piątą, zamek na bagnach i zobaczymy, co tam ciekawego mamy do zrobienia. W końcu należy napełnić zamkowy skarbiec. Podpisaliśmy kontrakt na dostawę smoły dla zagranicznego kupca. Udaj się do starego zamku na bagnach i rozwiń wydobycie smoły. Do tej pory tamtejszy lud był uciskany przez okrutnego władcę. Tylko od ciebie zależy, czy będziesz kontynuował jego politykę, czy też zdecydujesz się na łagodniejsze podejście. I dobra, zobaczmy. O, faktycznie tutaj jest dużo tego. No to zniszczyć, bo tak to siak za mało jest tego jedzenia, chyba żeby tutaj strażnik strachu 5. No i dobra, jesteśmy na zero, tak? Lud nie wie, co ma o tobie myśleć, ser. Gdzie coś jeszcze jest? Tutaj? Nie wiem, co to ma być, tu? Gdzieś to jest jeszcze obudowane. Aha, to jest jak? W całej mapie pobudowany. Ile tego jeszcze jest? Dobra. Gotowe. I rozpoczynamy produkcję smoły. Tu jakieś drzewa są? Numer tu. Nie wiem, czy warto w ogóle po te drzewa iść. Lepiej sobie gdzieś tutaj usiąść i nic nie robić. Zamek mamy zabezpieczony, więc to też spoko. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Powiedział, że ekstremalnie ładny jest ten zamek. Tamten ziomek to nic nie zbudował. Na to. Możemy drewno kupić ekstra. Możemy kupić chleb. No i dobra, to kupimy drewno. Drewno jednak będziemy musieli kupić. Widzę na tej mapce. Czy ja jabłka mogę sprzedawać? Mogę sprzedawać jabłka, więc z jabłek też coś tutaj można zrobić. Dobra, czy jestem w stanie tutaj wrzucić dwa razy ten budynek, czy nie bardzo? Chyba nie bardzo, musiałbym usunąć resztę muru jeszcze. Zresztą mogę przesunąć mur, dobra. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Tutaj cyk. O, tutaj już się sami przesuniemy. Nie mamy już żywności, tego zbudować, mój panie. Bardzo mi przykro, ale nic na to nie poradzę. Za mało pracowników, aby ten obiekt. Właśnie, czy jak tam zbuduję ten budynek odrwale, czy to zniknie? Za mało pracowników, aby ten obiekt. Zostaje na stałe, czyli dobra, czyli tutaj możemy domki postawić. Plaga dotknęła nasz zamek, wasza wysokość. Okej. Ser, spichlerz jest pusty. Nie ma jedzenia ekstra. Nie masz wystarczającej ilości złota. Nie masz wystarczającej ilości złota. Aha, bo to nie przestawione, bo. O, no dobra. Mój błąd. Nie zauważyłem. Zrobimy sobie tutaj wejście. Ludzie opuszczają zamek. A, niestety zapasy widzę. W spichlerzu są bardzo skromne. Prawie nie mamy już żywności, ser. A, wspomniałem w ogóle, że taki przycisk jest. Twoja popularność spada. Powinni móc tam wejść sobie. A ja tutaj czekam na coś, żeby zrobić chleb. Za mało pracowników, aby ten cały system mógł funkcjonować. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Nie masz wystarczającej ilości... Szybko mi to zjedzą. A mam za mało, żeby... Spoko. Dobra, restytujemy. Jeszcze raz. Najgorzej, że to trzeba poniszczyć wszystko na początek. Tylko, że tak powiem, zawraca gitarę.
Może bym zostawił. Dobra, wszystko. Ludzie żywią do ciebie ciepłe. Wskaźnik strachu gdzieś jeszcze jest. Może być na jeden, niech będzie. Nic się nie stanie, jak będzie na jeden. Dobra. Robimy sobie piękne zejście. I zboże idziemy zbierać. Tak. Tutaj. Nasze zapasy żywności. Gdzieże zdążą coś wyhodować do tego czasu? Także mógł jakieś jedzenie mieć. Okej. Złoto wpływa do naszego skarbca, sir. Zobaczmy, zobacz. Jedzenie jeszcze jest. Nie masz wystarczającej ilości towarów. No zacznijmy zbierać. Potrzeba drewna. Dobra, to czekamy. Zapasy żywności kurczą się, panie. Ciekawe mnie, co będzie. A nic mnie nie będzie tu atakować? A okej, okay. Mogę wyburzyć zbrojownię. Czyli tutaj na tej mapie będzie po prostu walka, z tego co widzę, z... Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Co się będzie działo tutaj, wiecie? Różne wydarzenia i tak dalej. Za mało drewna, mój panie. Drewna to nawet nie ma co zbierać. Trzeba kupować. Kupimy setkę. Plaga dotknęła nasz zamek, wasza wysokość. Dobra, nikogo tam nie trafiło za bardzo. Prawie nie mamy już żywności, ser. Spichlerz jest do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika. Dlatego idźcie ją robić. Ser, spichlerz jest pusty. Od razu minus 8, kurde. Aha, bo plaga jeszcze się wbiła. Ludzie opuszczają. Nie masz wystarczającej ilości spichlerzu, powiększają się, ser. Jesteś nielubiany, mój panie. No tak, plaga jeszcze. Cały czas działa, no. Mimo, że już jej dawno nie ma. Jesteś nielubiany, mój panie. Co ty nie powiesz? Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Lud nie wie, co ma o tobie myśleć, ser. Plaga. Jednak zrobimy tak, żeby było na minus 3. To trzeba więcej złota. Może nie burzyć. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się, ser. Czyli robić to jedzenie. Ludzie przybywają do zamku. Nie można tutaj. On tu przejdzie. Nie jestem pewien. Nie masz wystarczającej ilości złota. Piwo można zrobić. To nie będzie zły pomysł z tym piwem. Więcej chleba na pewno. Albo może więcej młynów. Dodatkowy młyn zrobimy. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się, ser. Okej. Potrzeba drewna. Na drewno, a raczej na kasę, żeby drewno kupić. Oddycha możemy sobie kupić w tym momencie. Trochę kamienia mamy. Też nie wiem po co. Albo w sumie no, przydatne, tak? Możemy te zejście porobić z drugiej strony. Mamy zejście. Dobra. Tutaj jest. W sumie jeden ten za darmo jest to. Mogę postawić. Tam się przejdzie. Bo w sumie tu blisko jest. Po co? Po co tam? Tutaj blisko widzę jest. Tu nam jakieś zaczęły rosnąć. Dobra, to się pozbieraj tutaj.
plaga dotknęła nasz zamek, wasza wysokość. Plaga nas nie rusza. A, akurat myślę, że jest ten. No dobra, zniknęła. A no tak, uzbrojenia żadnego nie zrobię. Drewna też żadnego nie mamy. Jak to z tym jedzeniem jest? Dobra. Trochę w dół. Trochę kupimy. Zapasy w spichlerzu. Ze dwie szubienice walniemy zaraz. Żeby szybciej pracowali. Ludzie cię kochają. Wskaźnik strachu, minus 1, dobra. Produkcja 110. Ludzie trochę się ciebie boją, mój panie. To dobrze. Plaga dotknęła nasz zamek, wasza wysokość. Jedziemy. Rozumiem, że ten zamek to takie plaga za plagą będzie rzucany. To mi przeszkadza. Zaoram cały ten zamek. Zanim osiągniemy to zadanie. Dobra, ale nieważne. Ludzi brakuje, czy po tej pladze ich tyle było? Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się, sir. Nie wiem, czy nie będę musiał. Dobra, zniszczę za czasu już to. Trzeba tutaj będzie zrobić takie przejście. Tak czy siak, dobra. Piwo na dole możemy porobić. Oni chodzą tutaj z dołu. Tu jest woda. Obawiam się, że może być jakiś pożar. 7 tych, dobra. Plaga dotknęła nasz zamek, wasza wysokość. Zbożowy zamek zrobimy, a nie ten, tak jak gra nam sugerowała, żeby robić tutaj coś innego, nie? Szczerze powiedziawszy, nie widzę sensu robienia w ogóle czegokolwiek innego oprócz tego zboża. Tak, myślę, że chyba tu postawię na dole zaraz ten spichlerz. Będą mieli dalej, bo będą mieli, ale ja tutaj bym mógł pobudować więcej tych, gdzie z nich bliżej. Dobra, na razie zobaczmy, ile to im zajmuje wejście. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. 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 Nie masz wystarczającej ilości złota. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się, sir. Do tego obiektu nie przypisano żaglaga, dotknęła nasz zamek. A, na przejściu akurat. One znikli, znikli. Uff, przeszedł. Udało się. Ludzie cię kochają. Plus 2. Potrzeba złota. Plaga dotknęła nasz zamek, wasza wysokość. Gra będzie teraz mi na twarz rzucać plagę za plagą. Potrzeba drewna. Takie mam wrażenie. Prawie nie mamy już żywności, sir. Zanim się ludzie tutaj wyprodukują, że tak powiem, ludzie do tego. Kochają, panie. Nasz skarb pustoszeje. Rozpieszczasz. Dawać do tej stówy. Bo przyspieszy chyba. O. Domków za mało. Kolejmy 8 pracowników. O, na młynie nikt nie pracuje, to nie dobrze. Potrzeba jeszcze jednej osoby. Potrzeba jeszcze jednej osoby. O. Doszli. Nie masz wystarczającej ilości złota. Teraz ogień i nie mam całego zamku. Chmieć jest już w drodze. Będzie pite piwo. Wskaźnik strachu będzie można podbić albo zmniejszyć zużycie jedzenia.
Chyba jednak to drugie mniejsze zużycie jedzenia po prostu. Lud czci twoją osobę, panie. No. Nasze zapasy mogę twoją osobę. Nasze zapasy. Dobra, na zero. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają. Gdzie nawet to spadło, bo jest za mało już. Odkrótnych budynków. Lud czci twoją osobę, panie. Czynne gospody. No to można nawalać to. Plaga dotknęła nasz zamek, wasza wysokość. Ludzie bardzo ciebie cenią, mój panie. Plaga i czynne gospody. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Ludzie bardzo ciebie cenią, mój panie. Nikt nie plaga, to wyłączymy. O, chłopaki się tu nie wyrabiają. Potrzeba drewna. W tym młynie. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się, sir. Dobra. Idziemy z tym chlebem. Nasze zapasy żywności kurczą. Ludzie cię kochają. Paga dalej jest. Nasze zapasy żywności kurczą. Ile to będzie? Choroba wyniszcza nasze uprawy, sir. O, no to dla mnie załatwili trochę. Ale no dobra, jest jeszcze na magazynie sporo tego. Plaga dotknęła nasz zamek, wasza wysokość. Najgorzej, że mi tutaj ludzi likwiduje to. Choroba wyniszcza nasze uprawy, sir. O, ale że to chciałem. I zanim ci ludzie mi ruszą do pracy, to po prostu jutro będzie. Odkrywka smoły musi być założona nad zbiornikami smoły na bagnach. Wiem, tak staram się. Żeby było jak najbliżej. Założona nad zbiornikami smoły na bagnach. Ile mam tego drewna jeszcze zostało? Uciekaj. Ser, do zamku przybył błazen. No, nie dowiem się. Pozwoliłem sobie na śmiałość i zaoferowałem mu pracę. No, czekamy na tych ludzi. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się, ser. No i teraz tak naprawdę robimy kasę. Lud czci twoją osobę, panie. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Może byś coś przekąsił, sir. Dobra. Zapasy w spichlerzu są bardzo... Zeszła cała... Całe zboże... Poszło do zera. Dobra, jak oni sobie pójdą, to spróbuję tu postawić. Okay. Mąki nie ma, zboża nie ma, wow. W naszym spichlerzu powiększają się, sir. Więc jednak polecieli nagle z tą produkcją. Zresztą tu chłopaki mają co brać, więc nie jest źle. Co to jest bieda tam, smoła? Nie za wiele daje. Sir, spichlerz jest pusty. Ludzie cię kochają, mój panie. Nasze zapasy żywności. Ludzie cię kochają, panie. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. No, widzę, że tutaj wykorzystujemy w 100% to, co mamy zebrane, więc. Dziwne. Wszystkie jabłonie straciły owoce. Mój panie, to chyba sprawka jakiejś czarownicy. O, nie mamy na szczęście jabłoni. Mamy 3000. 4 mamy zaraz. Mam 4000, okej. Okay. Prawie nie mamy już żywności, sir. Jak nam tylko do zebrania został, więc na spokojnie już. Tutaj to wszystko już poleci, nie będzie problemu, myślę, żadnego. No, wjeżdża jedzenie. Zapasy w naszym spichlerzu bochenki, jak szalone. O, to co ci wrzucam na magazyn, to od razu jest zabierane. To dobrze, to tak ma wyglądać.
Nie potrzebujemy, żeby to leżało gdzieś na magazynie bez sensu. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Mądrze, żeśmy się nie popisali, bo wydobycie nie jest jakieś duże, no ale to jest kwestia tego, że oni daleko mają, żeby z tym iść, nie? Jeżeli, nie wiem, skład byłby gdzieś tu, przed bramą, no to okej, okay, myślę, że nie byłoby problemu. Ale że oni muszą tam iść, no to samo to przejście przez tą smołę, to wiecie, on idzie. Smoła go spowalnia. No i dobra, zwycięstwo. Nice. O, przeklikałem znowu. No dobra, ale tam było pewnie jak na zwycięstwa i za dodatkowy chleb doliczone punkty. No nic, no to tyle, jeżeli chodzi o piątą i ostatnią misję, ponieważ więcej ich już tutaj nie ma. Możemy ewentualnie jeszcze tutaj te rozegrać, gdzie zobaczmy sobie, co takiego ciekawego można by było tu zrobić, chociażby w tej pierwszej. Co gra by chciała? Osiągnij liczbę ludności, pobłogosławieni. 90, wskaźnik strachu, łagodny. No i tutaj, żeby oni uczęszczali do świątyni, tak? Taka mapa śmieszna troszkę. A co możemy na tej mapie w ogóle zrobić? Czy mamy jakiś tu limit czasu? Nie. Ktoś tu nas będzie atakował? Też nie, więc to jest po prostu prosta misja, gdzie mamy mieć 100 kmieciów, 90% błogosławieństwa. No nie wiem, na każdych 10 kmieciów potrzebujemy księdza chyba? W takim razie? No bo jakby nie patrzeć, to będzie ciężkie do osiągnięcia 90%, bo on musi iść za nimi i wiecie, mam swoją laską pobłogosławić. Najlepiej to by było, jakby oni stali w jednym miejscu, nie? Kupić im chyba piwo, dać im błogosławieństwo bez jedzenia, bo jedzenie by dużo kosztowało. No i co? No i ich tam nawalać, jakby stali po prostu w miejscu, wiecie, pojawiania się, nie? To nie musieli być nigdzie za nimi chodzić. No dobra, to taka ta misja śmieszna. Tutaj co takiego ciekawego jest? Ojejku, taka malutka mapa. ...120 osób tutaj mamy osiągnąć. No nie wiem, czy nie wystarczyłoby walnąć na szybko tych... jak oni się nazywają? Twoja popularność spada. I kmieci, tylko... Młyny. Młyny po 3 osoby, pik, 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 pik. I wtedy coś tam dopiero robić. No tutaj możemy handlować, tak? Czym można handlować? Drewnem, kamieniem, piwem, uzbrojeniem. Czyli chyba coś by nas tutaj atakowało. Dobra. I co tam jeszcze mamy? Knieja. Ten starożytny las obumiera. Jednak królowi potrzeba jeszcze więcej broni. Musisz ją dostarczyć w ciągu ograniczonego czasu. Tutaj mamy uzbrojenie wyprodukować na tej mapie. Mapa gracza. O, taka dziwna trochę ta mafia. Prośba króla. Tutaj co chcemy? Miecze i łuki. No, dosłownie kilka drobnych tych. Ta mapa jest dosyć ciężka. Przechodziłem ją właśnie. I tutaj jest tak, że dosłownie co chwilę nas wilki atakują. Mamy tylko jednostki uzbrojone we włócznie, a mamy zrobić, co w sumie pokażę wam mapę, nie? Zmagazynować 50 piwa, co jest dosyć trudne, to chyba nie ma nawet innego poziomu trudności. Wybierz miejsce na spichlerz. A wszędzie nas otaczają wilki i to jest najlepsze, że my nie mamy tutaj łuczników na tej mapie. I dodatkowo co jakiś czas wilki nas atakują. Co ciekawe, te wilki, które tu sobie stoją, one się nie ruszają. No i do tego mamy tutaj gdzieś jakieś kilka zbagowanych grup wilków. Że jest ich tam, o jak tutaj na przykład widzicie, że jest, ta grupa jest dużo większa, tak samo tu. Tam jest o wiele więcej wilków niż w rzeczywistości 4, nie? No ale dobra, zakończmy, tak. Myślę, że w następnym odcinku sobie zagramy Kto się boi wilka złego i spróbujemy się obronić przed atakiem wilka, ale to zobaczymy. W tym odcinku i na razie z misjami ekonomicznymi to koniec. Ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemaneczko.